I dopóki nie odpowiemy, dopóki nie uświadomimy sobie tego faktu, że tak naprawdę główne decyzje dotyczące miasta zapadają w gabinecie pani wiceprezydent, wcześniej pełnomocnik, pani Danuty, to nie możemy rozmawiać o wotum zaufania czy innych formach uznania dla pana prezydenta. Dzisiaj będziemy rozmawiać o wotum zaufania do pana prezydenta, ale tak naprawdę będzie to żółta, a może nawet i czerwona kartka dla decyzji pani wiceprezydent. Drodzy Państwo, kiedy przyjeżdżałem do miasta kilkanaście lat temu, to było naprawdę ciekawe, zielone miasto przed wejściem do Unii z ogromnymi perspektywami. Mieliśmy bardzo dużo studentów, mieliśmy ponad 200 tysięcy mieszkańców, mieliśmy mnóstwo firm. W porównaniu z Rzeszowem mieliśmy kilkanaście tysięcy więcej firm niż Rzeszów. Dzisiaj, drodzy Państwo, mamy sytuację, w której Rzeszów jest od nas większy, w której ma więcej mieszkańców, w których ma więcej studentów, w których ma więcej firm. Oni w ciągu ostatnich kilkunastu lat utworzyli około 10 tysięcy firm. My około 1000. Drodzy Państwo, to jest regres wręcz ogromny. My mieliśmy, kiedy prezes Wojciech Lubawski obejmował władzę, my mieliśmy w Kielcach 214 tysięcy mieszkańców. Wówczas Rzeszów miał 150 tysięcy mieszkańców. Dzisiaj Rzeszów ma 187, my mamy 186. To są oficjalne dane z Urzędu Miasta. O takim właśnie regresie mówimy. Mówimy o mieście, w którego mieszkańcy są wśród mieszkańców, którzy zarabiają jedne z najniższych średnich zarobków w Polsce, jeżeli chodzi o miasta wojewódzkie. Mówimy o mieście, z którego wyjeżdża niemal najwięcej młodych, a według niektórych badań najwięcej młodych ze wszystkich miast wojewódzkich. Mówimy o mieście, w którym daliśmy ogromne wotum zaufania podczas wyborów dla obecnego prezydenta. I głosowaliśmy na niego, a nie na panią Danutę Papaj. Drodzy Państwo, kiedy ponad 60% Kielczan udzielało swojego poparcia panu prezydentowi Wencie, liczyło na zmiany. Liczyło na ogromne zmiany, które zmienią to miasto. Bo to miasto ma potencjał i to miasto ma ogromne możliwości do tego, żeby coś się tutaj zadziało. Moi przedmówcy poruszali wiele tematów, w których dzieje się źle. Ale są obszary, w których naprawdę możemy zacząć gonić inne miasta. Dziś nic takiego się nie dzieje. I my nie wynajmowaliśmy pana prezydenta do tego, żeby on tylko administrował. My wynajmowaliśmy pana prezydenta do tego, żeby on zmieniał Kielce. Dzisiaj nawet administracja, według mnie, nie wychodzi obecnej administracji zbyt dobrze. Drodzy Państwo, opowiem o kilku ważnych grupach mieszkańców. Drodzy Państwo, młodzi. Młodzi dzisiaj mówią wprost, którzy głównie głosowali na pana prezydenta, mówią wprost, że czują się oszukani. Przykład Młodzieżowej Rady Miasta, gdzie miało być nowe otwarcie, gdzie pani wiceprezydent mówiła, że ta rada powstała za jej kadencji, tak? Ta rada powstała za poprzedniego prezydenta, ale ta rada chciała nowego prezydenta. Dzisiaj dostali tego nowego prezydenta, który nie znajduje nawet czasu, żeby się z nimi spotkać, żeby z nimi porozmawiać. Więc jak mamy zachęcić młodych ludzi w mieście, które wymiera niemal najszybciej w Polsce, do tego, żeby oni chcieli w tym mieście zostać? Czym mamy ich zachęcić? Mamy rodziny. Jak mamy zachęcić rodziny do tego, żeby one chciały zostać w Kielcach, jeżeli mówimy o podwyżkach? Mówimy o podwyżkach biletów, mówimy o podwyżkach za żłobki. Czy mamy przekonać matki do tego, żeby chciały rodzić dzieci, żeby poszły do pracy, żeby chciały rodzić dzieci, jeżeli my im mówimy, że za chwilę wychowanie waszego dziecka będzie kosztowało drożej niż kosztowało kilka lat temu? Drodzy Państwo, no nie tędy droga w mieście, które jest drugim najszybciej wymierającym miastem w Polsce. My mamy w tej chwili drugą największą populację seniorów w mieście. Mamy najszybciej wyjeżdżających młodych. Takimi działaniami nie przekonamy ich do pozostania w Kielcach. Seniorzy, nie widzę. Mamy 24% seniorów. Po Łodzi jest to druga największa grupa seniorów, jeżeli chodzi o miasta wojewódzkie. Jakie działania w ciągu ostatniego pół roku podjęliśmy wobec seniorów? Ja nie widziałem żadnych. Jawność. Drodzy Państwo, znają mnie Państwo pewnie z wielu działań dotyczących walki o tą jawność, o przejrzystość z kadencji pana prezydenta Wojciecha Lubawskiego. I powtarzam to, co powiedziałem wielokrotnie, że było źle, a teraz jest tak samo. Nic się nie zmieniło. Nie wiem, z czego to wynika.
Kiedy przypomnę sobie hasło pana prezydenta, w którym mówił, że odpowiedzi będą następowały w ciągu jednego dnia, my czasami czekamy dwa tygodnie po to, żeby się dowiedzieć, że brakuje jakichś dokumentów, albo że odpowiedź jest odmowną. Nic się nie zmieniło, absolutnie. Tak nie powinno być. Nie wspomnę o kalendarzu, nie wspomnę o to, ile trzeba było walczyć o jawność faktur, nie wspomnę o tym, że to nie jest uzupełniane do dzisiaj, tak? Ale to nie o takie miasto, głosowaliśmy i walczyliśmy w ubiegłym roku. Kluczowe inwestycje. Dla nas w Przyjaznych Kielcach to są wciąż tereny związane z inwestycjami. Zastanawiają się Państwo pewnie, jak to się stało, że Rzeszów, który zmieniał prezydenta w 2002 roku, tak samo jak i my, gdzie rządził 16 lat ten sam człowiek, dzisiaj jest jeden z najszybciej rozwijających się miast w Polsce. Tylko że tam mają 156 hektarów terenów inwestycyjnych włączonych do stref, uzbrojonych, scalonych, skupionych. My mamy między 7 a 11. Różne źródła różnie podają. Samo miasto nie wie, ile ma terenów inwestycyjnych uzbrojonych, przygotowanych jako działki. W jednym wydziale mówią, że 7, w drugim mówią, że 11. Z jaką ofertą my idziemy do tych przedsiębiorców? Co my im chcemy zaoferować? Promocja. Drodzy Państwo, dajemy 100 tysięcy na festiwal, dajemy 100 tysięcy na drugi festiwal, dajemy 400 tysięcy na trzeci festiwal. Ja się pytam, do jakiego odbiorcy kierujemy nasze działania marketingowe? Wydajemy, szastamy wręcz pieniędzmi na lewo i prawo w mieście, w którym podobno sytuacja jest bardzo zła i nie otrzymujemy niczego w zamian. Nie wiemy, czy my chcemy przyciągnąć inwestorów, czy my chcemy przyciągnąć turystów. Dzisiaj nie wiemy, pół roku po wyborach, w jakim kierunku mają iść Kielce. Czy mamy być miastem sportu, czy mamy być miastem legionów, czy mamy być miastem młodych, czy mamy być miastem starych. Nie tak to wszystko miało wyglądać. Wiele osób uważa, że pół roku to zbyt krótki czas, żeby móc ocenić działalność ekipy. Ja powiem tak, prezydent, kiedy mianuje premiera, wspomina o tym, że on dostaje 100 dni na to, żeby być ocenionym przez dziennikarzy i prosi o 100 dni spokoju dla premiera. My w tej chwili daliśmy prezydentowi Kielc 200 dni spokoju. Może nie daliśmy, bo cały czas patrzymy mu na ręce i wymagamy jego działań, tak? Ale to już minęło 200 dni. Po 200 dniach możemy oczekiwać jakiejś wizji. Dzisiaj my tej wizji absolutnie nie widzimy. Nie wiemy, czym mają być Kielce, jakie mają być Kielce. Ujmę to w ten sposób. Słyszałem od wielu radnych z różnych ugrupowań, że jeszcze nigdy w historii tego miasta nie było tak złej współpracy między radnymi a prezydentem, a ekipą obecnie rządzącą w mieście. Jeżeli w mieście, które ma jeden z największych problemów, dwa najważniejsze organy nie potrafią ze sobą rozmawiać, a z tego co słyszę, to wielokrotnie radni wyciągali rękę, a to z drugiej strony nie było odzewu, no to drodzy Państwo, my daleko nie dopłyniemy. My płyniemy na tym samym statku. Jeżeli nie zaczniemy go ratować, posłuchajcie, dzisiaj w Kielcach mamy najwyższy odsetek ludzi otrzymujących się z transferów socjalnych. Jeżeli my czegoś nie zrobimy, to jeżeli przyjdzie taki mądry rząd, który powie, że trzeba likwidować województwa w państwie, które będzie za chwilę miało 30 milionów mieszkańców, za kilkanaście lat, to w tym momencie jakie argumenty będzie miało województwo świętokrzyskie, mające, którego PKB cały czas się kurczy, którego miasto wojewódzkie się nie rozwija. Drodzy Państwo, my mieliśmy 30 tysięcy studentów na samym UJK. Dzisiaj w całym mieście nie mamy tylu studentów. Rzeszów w tym czasie stał się miastem, w którym liczba studentów na 1000 mieszkańców jest najwyższą w Europie. My w tym czasie straciliśmy najwięcej studentów w Europie, ponad 50%. Na UJK zostało 11 200 studentów. My nie mamy żadnej oferty dla mieszkańców, dla inwestorów, nie mamy oferty dla młodych. Na chwilę obecną, chociaż jest to bardzo przykre z mojej strony, bo aktywnie działałem na rzecz tego, żeby pan prezydent został prezydentem. Wydaje mi się, że robiłem wszystko, żeby został, bo uważałem, że rządy Wojciecha Lubowskiego naprawdę były złymi dla Kielc. Na dziś niestety uważam, że pan prezydent powinien otrzymać, czy pani wiceprezydent, tak naprawdę rządząca miastem, powinna otrzymać żółtą kartkę. Dlatego, że jeżeli to tak dalej pójdzie, to za rok czasu spotkamy się w tym miejscu i tak jak ktoś już wspomniał przed mną, będziemy rozmawiać o referendum i nowych wyborach prezydenta. Tylko czy to będzie dobre dla miasta, ja nie wiem. Natomiast ten rok
jest po to, żeby pan prezydent się zastanowił, czy to powinno iść w tym kierunku. Może powinien zmienić współpracowników, może powinien wymyśleć jakąś strategię. Dostał od wielu osób, które się z nim spotykały po wyborach, przed wyborami, mnóstwo materiałów. On wie, co musi zrobić, ale tego z jakiegoś powodu nie robi. I z tego powodu uważam, że powinniśmy mu dać dzisiaj żółtą kartkę i namawiam państwa radnych oraz wszystkich mieszkańców, żeby zrozumieli tą decyzję. To nie jest decyzja po to, żeby upokorzyć pana prezydenta. To jest decyzja po to, żeby zabrzmiał ostatni dzwonek na pokładzie naszego kieleckiego Titanika. Bardzo dziękuję za uwagę. Dziękuję.